Jubileuszowa edycja Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej dobiegła końca razem z wakacjami. W niedzielę dla prawie setki melomanów zagrali organista Jan Mroczek i Aleksandra Szwajkowska-Belica. O ile przed tygodniem skrzypaczka wystąpiła w trybie nieco awaryjnym, tym razem wszystko odbyło się już zgodnie z planem. Koncert zawiera program przekrojowy, także usłyszymy zarówno utwory barokowe, romantyczne, jak i takie z pogranicza już romantyzmu. Koncert, jak na organową imprezę przystało, rozpoczął Jan Mroczek. Częstochowski instrumentalista i pedagog zaprezentował fugę G-dur Jana Sebastiana Bacha. Z trudnym, gęsto usianym nutami dziełem poradził sobie nieźle, choć po drodze kilka z nich spłatało mu figla. Ale gdy gra się utwory muzycznego geniusza, takie ryzyko zawsze istnieje. W duecie artyści wykonali najpierw utwór, który zabrzmiał na inauguracji tegorocznej imprezy. Dzięki temu słuchacze mogli porównać, jak bachowski koncert skrzypcowy Amol ugryźli Konstanty Andrzej Kulka i Aleksandra Szwajkowska-Belica. Potwierdziło się, że same nuty muzyki nie czynią. Cytując klasyka, najważniejsze jest to, co znajduje się pomiędzy nimi. Krótko mówiąc, interpretacja. Wiadomo, że brzmienie organów jest o wiele bardziej masywne, donośne i tak dalej. Nie trudno jest skrzypce zagłuszyć, krótko mówiąc, ale na tym polega właśnie współpraca taka kameralna, żeby i jeden instrument, i drugi mógł się pięknie pokazać. Także tym myślę, bardziej, że repertuar, który wykonujemy wspólnie, był pisany z myślą o skrzypcach jako głosie solowym na tle orkiestry. Ostatni koncert 10. odsłony Legionowskiego Festiwalu skłaniał do podsumowań. W opinii jego artystycznego szefa był on godny swej pierwszej okrągłej rocznicy. Ja jestem bardzo zadowolony z tej edycji. Myślę, że ona troszeczkę nawet tak ponad stan urosła względem wcześniejszego roku, no ale jubileusz 10. urodziny, no co mnie bardzo cieszy, no bo już mamy je za sobą. Mam nadzieję, że do 15 i do 20 będziemy dochodzić stopniowo. Wiele zależy tu od hojności mecenasów imprezy. Dla zachęty jej dyrektor postara się uczynić z niej magnes dla większej liczby miłośników pięknych dźwięków. Ja myślę, że formuła pozostanie no, mniej więcej podobna, chociaż no, troszkę chciałbym rozmaicić program względem może takiego czegoś no, bardziej wystrzałowego, no, żeby więcej ludzi jednak zachęcić do tego, żeby przychodzili, no bo publiczność stałą mamy, no ale nigdy nie zaszkodzi powalczyć o kolejne dusze. Środkiem do osiągnięcia tego celu mają być większe składy instrumentalne i jeszcze bardziej znane nazwiska, zwłaszcza ludziom mniej obeznanym z muzyczną klasyką.